Dąbrowski, długoletni pracownik Instytutu Ekonomiki Rolnej. Otóż chciałem tylko w kilku słowach, bo jest bardzo późno, przypomnieć moment 1926 roku, kiedy Bujak, profesor Bujak, był inicjatorem i pierwszym dyrektorem, właśnie nazywało się wtedy jeszcze to kierownikiem Wydziału Ekonomiki Rolnej PIMP-u, czyli Instytutu Puławskiego. Był krótko tym kierownikiem, potem profesor Staniewicz, ale wywarł wielki wpływ na grupę bardzo młodych, dosłownie świeżo po dyplomach, czy to z Dublan, czy Politechniki Krakowskiej, czy Wyższej Szkoły Rolniczej Krakowskiej i SGGW, tak jak ja zresztą też jestem dumny z tego, że byłem studentem Wydziału Rolnego SGGW. Otóż on między innymi te monografie, o których kilkakrotnie wspominano, to właśnie profesor Bujak inicjował te badania monograficzne i dzięki temu między 1936 rokiem a 1926 rokiem a 1939, czyli niewiele ponad 10 lat działalności tego Wydziału Ekonomiki Rolnej Drobnych Gospodarstw Wiejskich Instytutu Puławskiego, powstało ponad 100 publikacji książkowych, w tym ponad 20 właśnie monografii wsi, a czasami powiatów. I mój profesor Franciszek Dziedzic, jak również Nowicki, Bronikowski i cała grupa ekonomistów rolnych, dwudziestokilkuletnich pracowników naukowych, była tą grupą powołaną przez profesora Bujaka i wychowaną. I jak myślę o profesorze Bujaku, czyli wielkim człowieku pełnym inicjatyw i w różnych dziedzinach i o geografii, i historii, i socjologii, to mi przypomina o 100 lat wcześniej Staszyca, który jako człowiek oświecenia właśnie te cechy miał, że cały szereg inicjatyw w różnych dziedzinach wysuwał i z tego tytułu olbrzymie zasługi poniósł. Dziękuję.